Jeszcze ja z takim świadectwem, jak ważna jest modlitwa w co dzień. W zeszłą niedzielę wyszedłem tutaj, aby Michał się o mnie pomodlił, że stare umarło, do końca umarło. I w poniedziałek jeżdżę do pracy motorem. Uwielbiam, mam świetną pogodę, więc rozkoszuję się tym. I cały dzień chodziła ze mną ta piosenka Nowe życie mam, nowe życie mam. Co robiłem, sobie śpiewałem, nuciłem to pod nosem cały dzień. I czułem, że mnie po prostu gdzieś tam w różnych takich sytuacjach diabeł próbuje jednak gdzieś tam skierować na złą decyzję, na dłuższą pracę czy cokolwiek. A ja na to nowe życie mam, nowy ja i sobie śpiewam. Skończyliśmy pracę, wracam do domu. Jechałem spokojnie na motorku sobie za panią, nie wiem, jakieś 15 kilometrów. I w bezpiecznej nawet odległości, to nie, żebym tam teraz najeżdżał czy cokolwiek. W każdym razie dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, tam takie akurat jest przejście no, dość niebezpieczne, bo wychodzi się za budynku i właściwie nie widać człowieka. No i ta pani tak no, zahamowała bardzo, bardzo gwałtownie, bardzo, bardzo ostro. Ja zacząłem hamować, nie wyhamowałem. Ale w sytuacji całej nie uderzyłem w samochód. Oparłem się tylko o niego. Więc uszkodzenia samochodu były na zasadzie tylko obtarcia. I pierwsze co? Nie, ojeju, o co ja zrobiłem czy coś? Tato, postaw na mojej drodze życzliwych ludzi. Tylko i wyłącznie życzliwych ludzi. Proszę cię, tato. Wychodzi pani i pierwsze co? Ja nie mam nic do pana. Mój mąż jest motocyklistą. Właśnie jeździ gdzieś we Włoszech. Ale zjedźmy na bok. Mówię, okej, dzięki tato, super. Wychodzimy, mówię, że no, widzę, no nie wyhamował pan, ale no tutaj ten, wie pan, no samochód jest z floty, ja muszę wezwać policję. Ja mówię, pani, no kurczę, policja przyjedzie, od razu wstawi mandat 1500. Ja mówię, bo oni się nie pytają, to jest na dzień dobry na rozpoczęcie rozmów. Ja wiem, może zadzwoni pani do firmy, czy jesteśmy w stanie. No ja mogę pani udowodnić, udokumentować, że ubezpieczenie mam, wszystko jest. No, na zasadzie oświadczenia. Oni nie chcą. Ja mówię, okej, ale może jednak spróbuje pani. No dobra. Myślę sobie, dobra. Z tak twardego, restrykcyjnego nie już jest, spróbuję. Dzwoni pani, nie może się dodzwonić i mówi, no kurczę, no nie będziemy teraz godzinę tutaj wydzwaniać, a trwało to chyba z 30 minut, więc to też nie jeden telefon, nikt nie odbiera, dzwonimy na policję, mówi, to ja dzwonię na 112. Okej, no skoro trzeba, to trzeba. Przyjąłem to, zgodziłem się, że okej, rozumiem, są to moje konsekwencje tego, no tak się stało, tak? Ale tato, postaw mi życzliwych policjantów na mojej drodze. Czekamy godzinę. Czekamy półtorej. Ja mówię, no dobra, już mogliby przyjechać. I za chwilę to taka myśl. Bądź cierpliwy. Mają przyjechać ci, o których prosiłeś. Dobrze, tato. Więc się dalej modlę. Postaw, tato, mi tych policjantów życzliwych naprawdę na mojej drodze. Ja się nie zgadzam z mandatem. Ja się nie, w ogóle nie zgadzam. Moje finanse mają rosnąć, a nie maleć. Więc stwierdziłem, dobrze, ile trzeba będzie, tyle będę czekał. Minęło godzina 40, myślę sobie, dobra, już powinienem być w domu, zadzwonię do Gosi, do żony. Dzwonię do niej, mówię, słuchaj, wiesz, co sytuacja taka, że no, uderzyłem, miałem stłuczkę, nikomu się nic nie stało, no ale czekamy na policję i tak dalej. Żona wyczuła ode mnie spokój i mówi, słuchaj, a wiesz co my dzisiaj z dziećmi robiliśmy? I zaczyna mi opowiadać tym rzeczy, w ogóle czuję mój spokój w tym wszystkim, bo ja po prostu spokojny w modlitwie. Więc ona mój spokój też wyczuła i zaczęła rozmawiać ze mną na temat takich codziennych rzeczy, co dzisiaj robili tam z Gają, z Emanuelem. Myślę sobie, dobra, jestem spokojniejszy. Tak? Już nie ma tego strachu, bo uderzyłaś, a to tamto. Już znowu projekcję wyłączyłem. Przyjechała policja. Wysiadała pani i się śmieje. Kto winny? I się uśmiecha, nie? Okej, już jest dobrze. Już nie taka, jak to policjant często wychodzi, co i jak. Mówi, dobra, to no ja tutaj się oparłem, rozmawiamy z policjantem na argumenty, mówi, no nie, no ewidentnie, no jest obszorowany, no nie ma co. No dobrze, no ja rozumiem, no okej, no konsekwencje tego poniosę. Ja mówię, ale no zróbmy tak, żeby nie było mandatu. Ja mówię, no ten mandat jest no dużym po prostu wydatkiem dla mnie, tak? Ja no nie zgadzam się na ten mandat. Ja mówię, no owszem, dotknąłem, ja mówię, ale no może pouczenie, cokolwiek.
się tak spojrzał na tamtą panią, na mnie, mówi, chodźmy porozmawiać do samochodu. Stanę przy samochodzie. Jak się zapytał, skąd jestem, powiedziałem, że z Kaszub. On mówi, a to ja tam niedaleko w Słupsku byłem na szkole i tak dalej, tabakę i w ogóle i coś tam. I się zaczęliśmy śmiać. Mówi, dobra, to ja pana pouczę. Dzisiaj ma pan pouczenie ode mnie. I wiem, że stanie w modlitwie od samego początku. Nie jak już się wszystko skończy, to do Boga, bo jak trwoga do Boga, to nie w tą stronę, to nie o to chodzi. Zaczynamy od modlitwy, zaczynamy od wiary. Zaczynamy po prostu od tego, że tato, ty mi pomożesz, bo ty mi zawsze pomagasz. I właśnie takie moje świadectwo. Wyjechałem stamtąd, podaliśmy sobie rękę z tą panią. Powiedziała, że ona musiała, przeprosiła mnie, ta pani mnie przeprosiła, że policję wyzwała. Ona mówi, ja musiałam, przepraszam. Życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego i po prostu rozjechaliśmy się, a moją konsekwencją ewentualnie będzie coś tam na zniżkach w OC. Tyle. A to od modlitwy zacząć trzeba. Amen. Amen. Amen.